Witam. Czas na może małą aktualizację, co tam się dzieje z tymi egzotykami. Tutaj widać na początku, że rącznik zielony też już coraz to większy. Choć w tym roku chyba nie będzie tego, co miałem w zeszłym. Może to w związku z tym chłodnym latem. Nie poszedł na wysokość, tylko głównie poszedł już w kwiaty od razu, gdzie wcześniej tak nie było. Ale no dobre i tyle, no zobaczymy jak będzie w przyszłym. Tutaj dalej farkesja rufa zaczyna wypuszczać kolejne odrosty, coraz wyższe. Jeszcze taki drugi żółt widzę. Już się ładnie zagęszcza. Bo ja także robię ukorzenienia. No, nie wiem, czy wyjdzie coś z tego, czy nie. No zobaczymy. Nie wiem, czy tak się to w ogóle będzie dało rozmnożyć. Ale czas pokaże. Tutaj dalej. Waszyngtonie, filifery. Ta jedna, która cały czas skręcała w jedną stronę, pomału się już prostuje. Już coraz to widzę, już coraz to bardziej ku pionowi się ma. Tutaj dalej. Kasztan jadalny. Też coraz to ładniej, coraz to gęstszy. Się rozwija. Tutaj dalej. W Waszyngtonie. Ta jest taka najmniejsza z nich wszystkich. Ale także tutaj chyba napisałem na niej. Gdzie widać? Na karteczce. Ona już była taka od samego początku w ogóle. Jakaś taka trudna w uprawie. Odbije się to, czy się nie odbije? No, tam łapie, gdzie nie potrzeba. O, teraz może złapie. Trudna w uprawie. Trudna była od samego początku. Najpóźniej wykiełkowała, najtrudniej to wszystko szło. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Tutaj dalej. Największa moja filifera. Już coraz to większe liście już są. O, coraz to ładniejsze do góry idzie. I ta się ładnie ma. Tutaj obok niej zasiał się mały cyprysik Lawsona, odmiana Yvonne, która rośnie tutaj powyżej. Jak mu się udało, a niech na razie sobie rośnie. Ale tak samo moja jedna z nowszych roślin. Jest to Juka Gloriosa. No, zobaczymy, jak to ładnie wyjdzie. Była tania, to można było sobie spróbować ją wyhodować. Tutaj dalej rozmaryn rozodporny. Tak samo sobie tutaj już ładnie zagęszcza. No i tutaj dalej figa Bornholm. Jak tutaj widać, dobrze już jej pomału idzie i już pojawiły się nawet i młode figi. Choć inaczej nie wiem, czy zdążą dojrzeć do jesieni, ale to jest pierwszy rok, więc no to jej pierwsze owoce, więc będą, nie będą, to nie jest takie już ważne w tym roku. Ale też ładnie rośnie. Tutaj dalej palmy, trochę karpusy, sabal minory. Też tutaj jakoś źle rosły przez ostatni czas, ale przesadziłem je, już otrzepałem z tamtej wcześniejszej ziemi. Widocznie może coś im nie pasowało i już zaczęły nowe listki puszczać. Widzę, że coś się nie pasowało w tej ziemi. Trochę karpusy tam nawet w miarę rosną. Tak jak Juki Rostraty. Ładnie im idzie. Tutaj daktylowce. Daktylowiec tak samo. Ładnie sobie idą. Sosna pinia. Tak samo tutaj. Zaraz to już takie żywo-zielone przyrosty. Tutaj dalej. Pomarańcza trójlistkowa wypuściła nowy pędzik z drugiej tury. Zobaczymy, może jeszcze coś tam przyrośnie. Tutaj reszta palm. Także Wagnerianusów pełno. Tutaj jeszcze jeden trochę karpus Fortunei. Tutaj także dalej Cytranga Morton. Jakoś też tak nie idzie za szybko, choć już tutaj też coś puściła. Taki mały pęd. Zobaczymy dalej. Tutaj liść laurowy. Tak samo sobie tutaj widzę. Ładnie radzi. Co tam jeszcze jest dalej? Tutaj grubosz. Pokazywałem go tak za bardzo wcześniej. Ale też tutaj widzę, ładnie się już
Ładnie już zgrubiony. On ma ponad 20 lat, no widać też po grubości. Ładnie sobie tu radzi. Tutaj dalej awokado. Awokado z ukorzenieniem. Chciałem już je obciąć, ale zajrzałem, tam się okazuje, że dopiero zaczyna te korzenie wytwarzać. Widzę, że awokado to naprawdę bardzo długo, nawet z ukorzeniem powierzchnym, wypuszcza korzonki. Być może dopiero na jesień będzie taka możliwość. Tutaj dalej pomału zrzucająca liście i przygotowująca się do kwitnienia oleander. Tutaj dalej przekwitnięta kliwia. Tutaj sagowiec, który był widoczny we wcześniejszych odcinkach na temat obcinania liści i ratowania. To już tutaj bardzo ładne są. Tutaj będzie chyba druga do ratowania, ale już widać, że środek zaczyna się taki jasny, fajny robić. No to już coś znaczy, że chyba już będzie może wyrastał. No to jest ten drugi taki, który rósł w przejściu, który zaraz pokażę. Tutaj dalej oliweczki. Oliweczki już się pomału tutaj widzę tworzą. Może będzie tych oliwek trochę. A tutaj dalej widzę sagowiec. Największy mój sagowiec. Już ładną rozetę wypuścił. Liście są już grube, czyli już więcej nie urosną. Że tutaj już widać, że pień już jest taki nawet fajny się tworzy. Liście są mniejsze w stosunku do tych wcześniejszych, ale jest to wynik innego nasłonecznienia niż w momencie wypuszczenia tych poprzednich liści. Wcześniej były w takim półcieniu. To prowadzi do wytworzenia się takich większych liści. A w pełnym słońcu są odpowiednio krótsze. Ale to nic mu nie szkodzi, tylko będzie taka różnica w wyglądzie. Ale i tak ładnie wygląda. Tutaj dalej szkółka kaktusowa. Pooddzielane odrosty już są wsadzone. Jest tutaj 2, 4, 5 płatów opuncji humifusa żółtej. 2 różowe. I 4 sztuki cylindropunti. Będą do wsadzenia może w przyszłym roku, jak planuję powiększyć skalnik. Tutaj dalej papaje górskie. No już widać na pierwszy rzut oka, że to nie są takie demony prędkości jak zwykłe papaje. Jak te zwykłe uprawne. Rosną w swoim tempie, nie widać, żeby były chore na coś. I też nie po prostu tak rosną, nie rosną zbyt szybko. Może ma to związek z klimatem, w którym żyją, w którym jest trochę chłodniejszy. Chłodniejszy i nie zależy im na takiej prędkości. Tutaj widać, że i tak mimo wszystko tam przerasta, tylko nie z taką prędkością, jaką myślałem na początku. Tworzy się tutaj gruby pień. No i dobrze. Tutaj dalej tamarillo. Tamarillo, tutaj także już kwiaty są. Ale nie wiem, czy zawiąże coś, czy nie. Zobaczymy. Tutaj dalej przesadzona eukaliptus pauciflora niprofila. Tutaj do większej donicy, bo już tam to było już mocno przekorzenione i tak zaczęło wyhamowywać ze wzrostem, teraz powinien przyspieszyć. Tutaj drugie moje tamarillo, które kwitło bardzo wcześnie, jeszcze pod koniec kwietnia. Ale nic w ogóle nie wypuściło żadnych kwiatków. Wszystkie kwiatki poopadały. Mimo, że była nawożona i jakoś tak źle nie wygląda, a mimo to nie puściła. Może ma to związek z tym, że jest za mała, może musi być większy krzak, no nie wiem. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dalej floksy i następny eukaliptus. Tak samo wszystko przesadzone. Tutaj bananowiec Musa Basio. Już się ładnie prezentuje w tym słońcu. Tutaj nawet widoczny jest po prawej stronie liść jeszcze z zeszłego roku. Dość dopiero teraz zaczyna zasychać. No co niedawno, może z tydzień temu zaczął już tak konkretnie zasychać. Ja to tam raczej zostawiam sporą część liści, żeby wyglądało to bardziej, tak bardziej naturalnie. Odrosty tutaj już też. Spore.
I drugą stronę oddzieliłem. Oddzieliłem tych odrostów. Oddzieliłem odrostów. Zobaczymy, może się... No, mam nadzieję, że się przyjmie. Tutaj dalej jest widoczny. Już jest jakiś czas tutaj w ziemi, ale widzę, że liście zaczyna powoli wysuwać, to chyba się przyjmie, choć mimo tak dużej sadzonki było bardzo mało korzeni, dlatego się też obawiałem. Następnym razem raczej nie będę tak wykopywał o tej porze roku. No, jest to chyba trochę jednak za wcześnie. Tutaj moje największe tamarilo. To już ma ponad 2 metry. Jest, jest porządny, gruby pień. Także tam w oddali się zacząłem tworzyć kwiatuszki, ale nie jest jakaś ich duża ilość. Tutaj skąpany w dżungli pomidorowej samosiejek. Tutaj także drugi eukaliptus, już ten taki dużo wyższy. Tutaj rączniki. Rączniki. Ten chyba najładniej w tym roku sobie radzi. Tutaj jeszcze dalej eukaliptusy i dalej eukaliptusy. Tutaj także Farkesia rufa, spory krzak. W dalszej części zostały jeszcze tylko jeszcze jeden zielony rącznik. Tutaj taka hortensja. Tutaj jeszcze jeden czerwony. Jakaś lilia też zaczęła ładnie kwitnąć. I ostatnie tamarillo. I drugi odrost od Musabasio. Też pomału się widzę, że może coś z nich będzie. Może coś z nich będzie. I na koniec może rzut oka może na awokado. Też, bo też ładnie już wygląda. Już tak można powiedzieć, że wzorcowo. Wszystkie ładne liście. Do góry coraz to wyższa. Bardzo ładnie się tutaj prezentuje. I jeszcze może kawa, której nie jestem na razie zadowolony. Chyba trzeba będzie ją przyciąć, bo obecne to chłodne lato nie bardzo jej sprzyja. Dopiero zaczyna się odbijać, choć powinna przynajmniej dwa miesiące temu już się zebrać do życia. Trzeba będzie ją poobcinać do jakiejś tam do połowy wysokości i ją bardziej zagęścić. I jeszcze może na koniec Farkesia muriale. Farkesia muriale widzę, że dopiero w połowie lata zaczynają wypuszczać takie duże odrosty. Tak to wcześniej cały czas się tylko krzewiła. Trochę inaczej niż rufa, która wypuszcza samej wiosny. Tak to mniej więcej wygląda. Póki co pozdrawiam.